Dzień dobry, witam Was w niedzielne popołudnie. To moje drugie podejście do tego filmiku, bo w pierwszym coś się skiepściło. Jak to nie wyjdzie, to już będzie definitywnie koniec na dzisiaj. Dzisiaj Wam chcę opowiedzieć o kryminale. W sumie niedawno opowiadałam o behawioryście, ale dzisiaj dla odmiany opowiem o naprawdę fantastycznej książce, która może nie tak jak behawiorysta, nie wciąga od samego początku, ale finalnie jest wow. To jest kryminał skandynawski. Wiecie, z kryminałem skandynawskim jest jak z przystojnym blondynem. Znaczy, zasadniczo każda dziewczyna na początku kocha się w blondynach. To znaczy uważa, że wysoki blondyn z niebieskimi oczami to jest spełnienie jej marzeń. A później jednak zadawala się jakimś brunetem. Chociaż oczywiście i tak najbardziej kocha Alana Rickmana, Ikera Casillasa albo mojego przyszłego męża Gustawa. Ja dzisiaj przychodzę z powieścią Ostatni pielgrzym autorstwa Garda Svena. Jest to książka należąca do mojego ukochanego obecnie cyklu Gorzkiej Czekolady z wydawnictwa Media Rodzina. Książkę polecał swego czasu Janek i napaliłam się na nią jak szczerbaty na suchary. I zaczęłam ją czytać w ubiegłym tygodniu. Początek był trochę siermiężny z powodu mnogości wątków, których jeszcze nie do końca ogarniałam. Otóż w Norwegii, w okolicach Oslo, znajdują trzy szkielety trzech osób. Znajduje to policjant, to znaczy przydzielony do sprawy jest policjant Tommy Bergmanem, który jest takim bohaterem kryminałów, jakie lubimy. Ma swoje problemy, jest odrobinę ekscentryczny, z przeszłością i o ile inne takie typowe cechy, znaczy, bo zwykle ci detektywi są kobieciarzami, ale to jest sexy, tak? James Bond, który jest dziwkarzem, ono jest macho. Tommy ma inny problem, mianowicie miał partnerkę, ale on się nad nią znęcał, więc kobieta od niego odeszła. No to jest już zdecydowanie mniej seksy, więc za każdym razem, jak ja sobie przypominałam, jak on się kiedyś zachował, a ponieważ wychodzę z założenia, że jeżeli facet bił kobietę, to jest skreślony raz na zawsze, to moje uczucia w stosunku do niego nieco słabły, ale ujmuję tym dążeniem do prawdy, ponieważ Tommy bardzo chce się dowiedzieć, co się stało z tymi ofiarami, które odkopane są po kilkudziesięciu latach. Wszystko wskazuje na to, że są to ofiary z okresu II wojny światowej. Jednak ktoś się zabił. Mało tego, w tym grobie jest szkielet dziecka, po którym nie widać, żeby zostało zastrzelone, więc można domniemywać, że zostało zakopane żywcem. Tommy trafia na ślad trzech zaginionych w okresie II wojny światowej kobiet. Przy czym jedna była narzeczoną przedsiębiorcy, który kolaborował z Niemcami. Ponieważ ta cała książka jest dla mnie odkryciem, gdyż o Norwegii z okresu II wojny światowej de facto wiem niewiele. Znaczy oczywiście wiem, co się stało w Narwiku, wiem, kim był Quisling, ale jako tako ruch podziemny w Norwegii jest dla mnie zagadką. A okazuje się, że mieli troszeczkę punktów wspólnych z naszym polskim ruchem oporu. W każdym razie Tommy bardzo, bardzo wnikliwie szuka, co się mogło z nimi stać. I najprawdopodobniej nie miałby okazji do tego, żeby wyjaśnić tę zagadkę, ale kilka dni po odkryciu tych zwłok zostaje zamordowany przedsiębiorca, biznesmen, były znaczący polityk i bardzo ważna postać w ruchu oporu norweskim. Także tutaj zaczynają te dwie sprawy się łączyć. Tommy zaczyna szukać wspólnego mianownika, próbuje wyjaśnić, co się stało w latach 40. Kim były osoby pochowane w tym grobie? Co ich łączyło z bohaterem zamordowanym w ostatnich dniach? I my też wracamy właśnie do lat 40., do Norwegii, w której rządzą Niemcy. I poznajemy właśnie podstawy ruchu norweskiego oporu. Tak jak wspomniałam, jedna z ofiar była zaręczona z kolaborującym z Niemcami przedsiębiorcą, więc takie nasuwa się skojarzenie, że po prostu była to egzekucja wykonana przez podziemie. Jednak okazuje się, że nie wszystko jest takie proste i oczywiste. Okazuje się, że tam jest wiele zagadek,
i akcja nabiera tempa, nabiera rumieńców. Ja od samego początku w ogóle wkręciłam się strasznie w zagadkę. To znaczy, zaczynałam zgadywać kto, dlaczego, jaka była siatka powiązań. Chociaż miałam problem w czytaniem się w tę książkę, dlatego że autor tworzy bardzo wiele wątków na samym początku. Mamy właśnie wątek Tomiego, który w teraźniejszości próbuje dojść, o co chodzi. Mamy wątek jakiegoś gościa, który jest przygnębiony końcem wojny i tym, co się na wojnie stało, i nagle zostaje znaleziony martwy. Mamy policjanta, który próbuje znaleźć, rozwiązać zagadkę śmierci tego gościa, który był przygnębiony. Później ten policjant też jest martwy. A później już w ogóle przenosimy się w środek okupowanej Norwegii. I naprawdę to wszystko zaczyna się ze sobą spójnie super łączyć. Jest ta Norwegia wojenna, jest taka tajemnicza, groźna, ponura. To jest taka wojenna rzeczywistość z tajemnicą, zbrodnią w tle. No słuchajcie, fantastyczna sprawa. I do samego końca my tak naprawdę jesteśmy wodzeni za nos. I zakończenie jest po prostu porywające. Ja w ogóle nie chciałam schodzić na obiad, bo mi zostało tam z 5 stron i musiałam doczytać. Nie chciałam wyjść spotkać się ze znajomymi, bo musiałam doczytać. Słuchajcie, naprawdę, na początku myślałam, że kurczę, przeczytam to. I no przeczytam, bo zaczęłam, ale w pewnym momencie się od tej książki po prostu nie mogłam oderwać. Moim zdaniem jest to jak na razie najlepsza powieść z tej kryminalnej części Gorzkiej Czekolady. Śnieżka musi umrzeć była dobrą książką. Najlepszym jak na razie kryminałem tej Nelly Neuhaus, ale Ostatni Pielgrzym jest po prostu fantastyczny, naprawdę fantastyczny kryminał. I to jest taki no blondyn z niebieskimi oczami, w którym można się zakochać, czego Wam serdecznie życzę. Naprawdę wspaniała książka. W ogóle bardzo fajnie wygląda i pasuje do tych mrozów za oknem. Chociaż to taka kiepska rekomendacja, fajna okładka. Wyszła niedawno kolejna część, druga część przygód Tomiego i bardzo chętnie po nią sięgnę, bo mimo wszystko zainteresował mnie ten bohater. Może jeszcze go nie polubiłam, ale mnie zainteresował i mam nadzieję, że kolejne powieści będą równie dobre. Polecam Wam Ostatniego Pielgrzyma i życzę Wam miłej niedzieli i miłego popołudnia oraz wieczoru. Trzymajcie się, pa, pa.